film, Królew chce, abyśmy myśleli, że Simba postąpił słusznie, obalając skazę. W końcu jako syn Mufasy był prawowitym dziedzicem tronu. Prawda? Co jednak, jeśli to wszystko kłamstwo, a Mufasa wcale nigdy nie był żadnym prawdziwym monarchą, lecz zaledwie uzurpatorem, który koronę skradł podstępem komuś innemu? Witajcie, tu Marta Tarasiuk, początkująca pisarka, artystka cyfrowa i youtuberka. Jestem tu dziś z wami, by za pomocą obskurnych, półkanonicznych opowiadań z zapomnianych czasopism Disneya zrujnować wam dzieciństwo i udowodnić, że Mufasa wcale nie był żadnym królem, tylko jednym wielkim kłamcą i zdrajcą. Poza filmami, Król Lew Disneya pojawił się także w innych mediach. Słuchowiskach radiowych, komiksach, książeczkach oraz opowiadaniach. Sporo z nich było zaledwie adaptacjami filmów wchodzących w skład serii. Nierzadko jednak trafiały się i takie, które opowiadały nowe, oryginalne historie, poszerzając naszą wiedzę o świecie Króla Lwa oraz zamieszkujących go postaciach. Tak się składa, że jedna z owych historii może zawierać prawdziwego, prawowitego Króla Lwiej Ziemi, zdradziecko obalonego przez Mufasę i wygnanego z własnego królestwa. Mam na myśli oczywiście opowiadanie zatytułowane In Deep Water, które w latach 90. ukazywało się w magazynie The Lion King, A Nature Fun and Learn Series. Jego tytuł ciężko przetłumaczyć na polski, gdyż jest to tak zwany sucharek. Anglojęzyczny zwrot in deep water oznacza mniej więcej to, co nasze w opałach, zaś samo water to woda. Tymczasem akcja opowiadania kręci się dookoła opałów, w jakich znalazły się zwierzęta z powodu braku wody. Czy już dostrzegacie grę słowną, czy jest ona nazbyt subtelna? Opały, woda, ha ha ha. Akcja opowieści toczy się w czasie, gdy mały Simba żyje w dżungli z Timonem i Pumbą. Podczas jednej ze swych przygód spotyka starego lwa, który przedstawia mu się jako Tanglemane, czyli dosłownie splątano grzywy. Nie brzmi to jak prawdziwe imię, bardziej jak pseudonim, na przykład jak Sinobrody. Przeszłość owego lwa również jest tajemnicza oraz intrygująca. Otóż niegdyś był królem, ale dwa młode lwy pokonały go w walce, po czym wygnały z jego ziem. Dlatego właśnie w momencie spotkania małego Simby żył samotnie, a jako że nie był już najmłodszym osobnikiem, miał kłopoty ze zdobywaniem żywności. Rzeczywiście, splątano grzywy sprawia wrażenie bardzo leciwego samca. Zaczynają mu wypadać zęby, a jego podbródek i broda są w całości pokryte bielą. Dodatkowo na jednej z jego przednich nóg widnieją blizny, ewidentnie pozostawione przez pazury. Najprawdopodobniej pamiątka po walce, w której stracił tron. Zwróć uwagę na pewien mały detal jego opowieści, który łatwo przegapić. Królestwo splątano grzywego przejęły dwa młode lwy. Jako leciwy zwierzak, stary król musiał wiedzieć, że po tej klęsce nigdy nie da rady zdobyć dla siebie w walce innego stada. To oznacza, że zamiast przemieszać Afrykę w poszukiwaniu królestwa do zagarnięcia, pozostawałby w pobliżu swego dawnego domu, aby móc w spokoju dożyć końca swych dni tak blisko swej utraconej rodziny, jak to tylko możliwe. Zastanówcie się przez chwilę. Jakie lwie królestwo jednocześnie posiada dwa względnie młode samce i znajduje się niedaleko terytorium Timona i Pumby? Lwia ziemia, oczywiście! Mufasa i Skaza są dwoma młodymi lwami. I chociaż ten drugi wygląda na wiotkiego, w walce z Simbą udowadnia, że chociaż brak mu masy Mufasy, żaden z niego ułomek. Ci dwaj bracia, działając jako drużyna, zdecydowanie zdołaliby obalić starzejącego się króla. W naturze wcale nierzadko się zdarza, że bracia, przyrodni bracia oraz kuzyni zostają wygnani ze stada w tym samym czasie, a następnie wędrują razem po sawannie w poszukiwaniu nowych stad do przejęcia. Czasami takie lwie koalicje utrzymują się bardzo długo i bracia lub kuzyni cały czas ze sobą współpracują i we dwóch czy trzech atakują innego lwa,
aby przejąć jego stado, a następnie rządzą razem. Z książki Enalas Del, czyli Wyzwanie Nali, dowiadujemy się, że w świecie Króla Lwa lwie stada nadal działają bardzo podobnie jak te znane nam z realnego świata. I tak, jak najbardziej przeganiają młode samce, gdy tylko te są zdolne żyć samodzielnie. Oznacza to, że w przeszłości taki los rzeczywiście mógł spotkać Mufasę i Skazę. Na dodatek już w początkowych scenach filmu widzimy, iż koncept walki na kły i pazury o władzę wcale nie jest Mufasie obcy. Gdy sądzi, że Skaza właśnie rzuca mu wyzwanie, jest całkowicie, jak najbardziej gotów z nim walczyć o tron, choćby teraz, zaraz. A jeśli Mufasa rzeczywiście pokonał poprzedniego króla lwiej ziemi w walce, też do społu ze Skazą, to by wyjaśniało, dlaczego ten drugi czuje się tak rozgoryczony. W końcu on też brał udział w tym pojedynku. Miał więc takie samo prawo do tronu, co jego brat. Tymczasem Mufasa zagarnął dla siebie całą chwałę, władzę oraz miłość poddanych. Więcej dowodów na to, że splątano grzywy mógł niegdyś żyć na lwiej ziemi, dostarcza nam Lwia Straż, a dokładniej odcinek Malunki i Przepowiednie. Widzimy w nim rysunek Rafikiego, który ma rzekomo przedstawiać ojca Nali. Ów malunek, chociaż mocno uproszczony, jest naprawdę zaskakująco podobny do splątanogrzywego. Ten sam kolor grzywy, futra, nawet także ma pysk pokryty bielą. Mało tego, Rafiki specjalnie za wszelką cenę unika wypowiedzenia imienia ojca Nali. Zupełnie jakby było to coś zakazanego. Zwróćcie uwagę, w oryginalnym filmie, gdy Zazu mówi o tym, jak to Simba i Nala są ze sobą zaręczeni, bo to tradycja trwająca od pokoleń, nigdy nie precyzuje, że to tradycja trwająca od pokoleń w rodzinie Simby. Równie dobrze to Nala może być księżniczką z dziada pradziada, podczas gdy Simba to zaledwie syn uzurpatora, zaręczony z nią tylko i wyłącznie po to, aby utrzymać starą, królewską krew na tronie, jednocześnie dając nowej dynastii formalne prawo do rządzenia. Gdyby Nala rzeczywiście była córką ostatniego prawdziwego króla lwa, wyjaśniałoby to także, dlaczego w wyciętych scenach filmu Skaza miał taką silną obsesję na punkcie zrobienia z niej, a nie z żadnej innej lwicy, swojej królowej, oraz spłodzenia z nią armii małych Skaz. Wtedy to nie Simba, a właśnie Nala byłaby kluczem do utrzymania tronu. Tylko lew, który by ją poślubił, miałby pewność, że jego potomstwo zostanie zaakceptowane przez wszystkich poddanych jako pełnoprawni dziedzice lwiej ziemi. Istnieją co prawda dwie książki, The Brightest Star, Najjaśniejsza Gwiazda, oraz A Tale of Two Brothers, opowieść o dwóch braciach, które twierdzą, iż rodzina Mufasy rządziła lwią ziemią od pokoleń. Jednak obie mają ze sobą coś wspólnego. Są opowieściami w opowieściach. To znaczy, że nie widzimy owych wydarzeń z przeszłości lwiej ziemi bezpośrednio, tylko słyszymy, jak ktoś opowiada komuś innemu swoją wersję owych wydarzeń. A wiecie, co się dzieje, gdy ktoś opowiada coś, co wydarzyło się całe dekady temu i był tego jedynym świadkiem? Może zmieniać pewne elementy, albo wręcz łgać od góry do dołu. W Najjaśniejszej Gwieździe narratorem jest sam Mufasa. Jeśli rzeczywiście był uzurpatorem, który poprzedniego króla pokonał w nieuczciwej walce dwóch na jednego, oczywiście, że chciałby zatrzeć dawną, hańbiącą historię, tak aby przyszłe pokolenia myślały, iż był prawowitym monarchą. A kto jest narratorem w opowieści o dwóch braciach? Nie kto inny niż Rafiki, jeden z najlepszych oraz najbliższych przyjaciół Mufasy, który na dodatek pod jego rządami miał wygodną, ciepłą posadkę nadwornego szamana. Tak więc równie dobrze wszystkie opowieści o przodkach Mufasy rządzących lwią ziemią równie dobrze mogły zostać wyssane z palca, aby zatuszować przeszłość, której ojciec Simby tak bardzo się wstydził, a która, gdyby wyszła na jaw, mogłaby doprowadzić do utracenia korony przez jego lud. Istnieje jednak jeszcze jedna możliwość. Co jeśli splątanogrzywy jest tak naprawdę Ahadim, ojcem Mufasy i Skazy, który wcale nie zmarł, tylko został wygnany przez swych synów, którzy mieli dość czekania na odziedziczenie korony. Owszem, opowieść o dwóch braciach, jedyna książka, w której pojawia się Ahadi, opisuje go jako dużego lwa, o długiej, czarnej grzywie oraz zielonych oczach. Pamiętajcie jednak, iż książeczki z tej serii zasłynęły m.in. tym, że oczy Nali opisywały jako złote lub żółte, podczas gdy towarzyszące tekstowi obrazki ukazywały nam Nalę o oczach, które pamiętamy z filmu. Tymczasem Ahadi, jakiego widzimy na ilustracjach, z wyglądu rzeczywiście mocno przypomina splątanogrzywego. Co prawda jego grzywa nie jest potargana,
Tiana jest znacznie lepiej umięśniony i odkarmiony, ale to wszystko mogło się zmienić pod wpływem samotnego życia na wygnaniu oraz braku wystarczającej ilości jedzenia. Z kolei biel na podbródku może być oznaką wieku, a nie umaszczeniem, które splątano grzywy miał od dziecka. Jeśli jednak stary lew rzeczywiście jest Ahadim, to by wyjaśniało, dlaczego woli ukrywać się pod pseudonimem splątano grzywy. Po prostu nie chce, aby ktokolwiek z jego tawnych poddanych go rozpoznał. Woli udawać, że jest tylko zupełnie przypadkowym, zwyczajnym lwem. Zupełnie przypadkowym lwem, który wygląda jak mieszanka cech Mufasy i Skazy. I który w przeszłości był królem lwem. Który został pokonany w walce i wygnanym przez współpracujące ze sobą dwa młodsze lwy. Najprawdopodobniej dwóch braci. Ale hej, to tylko teoria, lewkowa teoria. Dziękuję za uwagę. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to jest dobry moment, aby dać filmowi łapkę w górę albo zostawić komentarz. Czytam wszystkie, nawet jeśli nie na każdy odpowiadam. Zasubskrybowanie kanału także jest dostępną opcją. Dzięki temu nie przegapicie żadnego wideo o Królu Lwie. A trochę ich w najbliższej przyszłości będzie, bo kwiecień jest na kanale oficjalnie miesiącem lwa. Zawsze też możecie wykorzystać ten czas, by kliknąć na któryś z dostępnych filmów. Na przykład na ten, w którym pojawia się każdy, dosłownie każdy potencjalny ojciec Kowu. Serio ludzie, tylu ojców Kowu, że można w nich wpływać. Zupełnie jak Scrooge McQuacz w monetach. To już wszystko na dziś. Do następnego filmu w każdy piątek o 17:00.